Rozdział 5 Czerwone tulipany, ścigany przez panienkę z biblioteki, a ubazin przemyca zegarki, Żmije, Robercie, zwariowałeś, nowe szczegóły o mordercy, zagadkowa żółtugińska republika, kim był Bełzak, Wyjeżdżamy na urlop. Jerz W. opublikował recenzję z nowego przedstawienia w operetce, bardzo serdecznie pisząc o Kamili. Ta młoda aktorka ma naprawdę duży talent i aż dziwne, że jeszcze nie widzimy jej w pierwszoplanowych rolach. Nie trudno zauważyć, że Kamila C. pracuje nad sobą, ciągle doskonali swoje aktorstwo i swój glos, czego niestety nie można powiedzieć o innych członkach zespołu operetki. Mój Boże, westchnąłem, czyżby Jerzy nie zamierzał zwrócić długu? Potem jednak pomyślałem że przecież nie znam się na śpiewie i zapewne że mu naprawdę spodobał się głos Kamili. Utwierdził mnie w tym przekonaniu także Robert, który częściej niż ja odwiedzał teatry, a szczególnie bywał na spektaklach w operetce. Ona ma wielki talent, mówił i dodawał ciszej. Ona ma talent i urodę. Kupił dwa bilety na przedstawienie z Kamilą i wieczorem. Poszliśmy do teatru. Po drodze wstąpiliśmy do kwiaciarni. Czy zamierzasz się oświadczyć? Zapytałem. O, nie. Te kwiaty zamówiła Kamila dla ciebie, z podziękowaniem za recenzję. Zrobiło mi się przykro. Miałem uczucie niesmaku i oczywiście kwiatów nie przyjąłem. Mój przyjaciel zasiadł na widowni, dźwigając bukiet tulipanów. Wyglądał bardzo śmiesznie. Ja również, bo udawałem, że go nie znam, że przyszliśmy oddzielnie. Przedstawienie zapowiadało się bardzo nieciekawie. O talencie Kamili nie mogłem sobie wyrobić żadnego zdania, bo miała małą rulkę. Tak więc w dalszym ciągu pozostawałem pełen niewiary w prawdomówność Jerzego. Podczas przerwy w palarni ktoś trącił mnie w ramię. Obejrzałem się: panienka z biblioteki. Proszę być ostrożnym. Za panem ciągle chodzi ten facet z kwiatami, powiedziała konspiracyjnym szeptem. I zniknęła w tłumie ludzi spacerujących w palarni. Pośpieszyłem w drugi kąt. Robert wypił przy bufecie szklaneczkę oranżady i ruszył w moją stronę, niosąc bukiet tulipanów. Wszyscy się za nim oglądali. Począłem uciekać przed Robertem, klucząc między rozmawiającymi grupkami. W ten sposób goniliśmy się aż do końca przerwy. No, jesteś nareszcie, sapnął Robert, sadowiąc się obok mnie w miękkim krześle. Gdzieś ty się podziewał? Potem był drugi akt, znowu nudny i tym bardziej nieciekawy, że nie brała w nim udziału Kamila. Po opuszczeniu kurtyny zerwałem się z krzesła i wyprzedzając przyjaciela przynajmniej o cztery długości, pobiegłem do palarni. A stamtąd czmychnąłem do toalety. Spotkałem tam swego naczelnego redaktora i długą chwilę gawędziliśmy o sprawach służbowych. Naczelny stwierdził, że doszły go słuchy o moich poszukiwaniach hałbazina. Obiecał zezwolić mi na krótki wyjazd w interesujących mnie sprawach. Dopiero po rozstaniu się z nim pojąłem, że naczelny kojarzy sobie aułbazin z pewnym cudzoziemcem który w ubiegłym roku został posądzony o przemyt zegarków. Zapewne spodziewał się kryminalnego reportażu. W drzwiach na widownię przydybała mnie podejrzliwa panienka z biblioteki. Przed chwilą szukała tu pana aktorka, która grała w pierwszym akcie, i ten gruby z kwiatami. To oni pana prześladują, prawda? Przekona się pan, że bez mojej pomocy ta sprawa skończy się bardzo niedobrze. Pan musi się ze mną spotkać. Jutro, dobrze? Nie. Jutro będę zajęty. Pojutrze. Machnąłem ręką. Wszystko mi jedno. Dobrze. Pojutrze w kawiarni, Renata. Czekam o godzinie dziewiętnastej. Kiwnąłem głową. Właśnie pojutrze zamierzałem skorzystać z obietnicy naczelnego i wyjechać do Warszawy, żeby poszukać książki Wicena, na którego powoływał się Łubieński. Panienka będzie czekała bardzo długo. Może to ją oduczy od narzucania się swym bliźnim? Po spektaklu Robert wręczył Kamili bukiet tulipanów. Okłamał mnie. To nie ona kupiła kwiaty dla mnie, a on dla niej. Tylko wstydził się do tego przyznać. Poszliśmy do nocnego lokalu. Tutaj okazałem im swój zły humor i nie chciałem tańczyć. A ponieważ Robert tańczyć nie umie, Kamila zupełnie się nie bawiła, siedziała smutna i piła wino. Mnie także było smutno, bo czułem, że w Robercie tracę przyjaciela. Robert przestał się interesować poszukiwaniami Aubazina. Doszło wreszcie do czegoś zupełnie okropnego. Robert rubasznie klepnął mnie w plecy i rzekł Co sobie głowę zaprzątasz głupstwami. Ożeń się, chłopie! Wywytrzeje ci z głowy ten Ałbazin! I znowu zasiadłem nad planami Ałbazina. Jeszcze raz wodziłem wzrokiem po liniach umocnień starej warowni, próbowałem wyobrazić sobie jej wygląd. Wysokie drewniane konstrukcje ścian lub gruby mur wznoszący się po naturwistym brzegiem mamuru. Tam, po drugiej stronie wody, rozłożył się obóz wojsk chińskich. Na obazium skierowano lów dział, studział lekkich i ciężkich. Przeprawiono wojsko na łodziach i otoczono warownie wrogimi szańcami, zamykając obrońców jak w potrzasku. Potem zaczęły się szturmy. Nie przebraną ławą wdzierały się na umocnienia szeregi chińskich wojowników. Ale cóż nastąpiło później? Jak wyglądał koniec obrony Eubazina? Co stało się z pułkownikiem Polakiem i jego oddziałem? Wziąłem do ręki plan Eubazinskiego skarbu, a jednak nie potrafiłem nie myśleć o panu Bełzaku i o jego dziwnej historii. Napisałem do Szulca list, zawierający kilka pytań. Na szafeczce przy tapczanie w pokoju Kamili stoi duży bukiet czerwonych tulipanów. Kwiaty otworzyły swoje kielichy, ich łodygi powyginały się przedziwnie i z daleka wydaje się, że z wasonu wychyla głowy mnóstwo żmij, gotowych kąsać i syczeć. Wyjeżdżając do Warszawy na poszukiwanie książki Wicena, powiedziałem do Kamili, Niech pani wyrzuci te żmije. One mają jad. To przecież kwiaty od Roberta. I dodała cicho. Zresztą, jeśli pan chce, mogę je wyrzucić. Od odpowiedzi wybawił mnie ostry sygnał telefonu. Kamila podniosła słuchawkę i rozpoczęła rozmowę. Słyszałem, jak mówiła: Dziękuję, bardzo dziękuję. To było bardzo miłe z pana strony. Chciałby się pan ze mną spotkać? Chętnie. Nie, dziś nie mam czasu. Muszę być na próbie. Jutro przed południem w klubie, dobrze? Zapytałem Kamili. To dzwonił Jerzy W., prawda? Wydało mi się, że zdecydowana jest na kłamstwo, ale napotkawszy mój wzrok, w milczeniu skinęła głową. Wyglądała na zawstydzoną, choć nie było nic zdrożnego w fakcie, że okazała się uprzejmą wobec człowieka, który o niej tak pięknie napisał. Pożegnałem kamile i zbiegłem po schodach na ulicę. Przed bramą czatował Robert. Udał, że czekał tu na mnie, a przecież nie mógł wiedzieć, że właśnie o tej porze zamierzałem wyjechać z Warszawy. Ruszyłem szybkim krokiem w stronę dworca kolejowego. Robert ledwo za mną nadążał. Kiedyś bardzo ciężko chorował, teraz ilekroć wypada mu iść trochę szybciej. Pokasłuje, sapie, stęka. Poczekaj, poczekaj troszkę, przytrzymał mnie za ramię. Poczekaj, przeczytam ci swój wiersz. Lecz nie przeczytał mi wiersza, rzekł cicho. Tajemniczy jest tałbazin, będę go z tobą poszukiwał. Zaśmiałem się, kpiłem. Skąd ta nagła przemiana? Niedawno jeszcze mówiłeś, orzeń się, chłopie. Wywytrzeję ci z głowy ten nałbazin. I poszedłem jeszcze szybciej. Kupiłem bilet, zająłem miejsce w przedziale i otworzyłem okno. Na peronie pod oknem mojego wagonu stał Robert i ciężko dyszał. Muszę ci powiedzieć, muszę ci powiedzieć. Postękiwał, że wczoraj wieczorem zaczepiła mnie jakaś młoda pani i pytała o ciebie. Młoda pani? Tak. Pytała, dlaczego cię prześladuję? I pytała także, dlaczego poszukuję szałbazina. Powiedz mi, czy ja cię naprawdę prześladuję? Co jej odpowiedziałeś, krzyknąłem gwałtownie, bo zawiadowca podniósł do góry czerwoną chorągiewkę. Czy ja cię prześladuję? pytał błagalnie Robert. Co jej powiedziałeś, wołałem. Pociąg ruszył. Pokasłując, Robert szedł obok pociągu. Powiedziałem jej, że cię nie prześladuję, że jestem Twoim przyjacielem. Ale jak jej wytłumaczyłeś sprawę moich poszukiwań, wołałem wychylając się przez okno, bo Robert pozostawał coraz dalej. Najpierw wspomniałem o aubazińskiej warowni, ale wydało mi się to zbyt prozaiczne. Opowiedziałem jej więc historię aubazińskiego złota, którą usłyszałeś od Szulca, zwariowałeś, Robercie. Ale Robert chyba już nie dosłyszał mego krzyku. Pociąg zadudnił na zwrotnicach. Łoskocząc żelastwem toczył się coraz prędzej, prędzej. Z Warszawy powróciłem z pustymi rękami. W bibliotece nie było książki Vicena. Pod koniec czerwca zjawił się u mnie Antoni Szulc. Powitałem go pełen skruchy. W ostatnim czasie zaniedbałem bowiem sprawę wyjaśnienia zagadki tajemniczego Aubazina. Miałem trochę kłopotów finansowych i nie stać mnie było na kosztowne wyjazdy do bibliotek. Naczelny redaktor, choć lubił mnie bardzo, gdy dowiedział się jednak, że Aubazin nie ma nic wspólnego z aferą przemycania zegarków, odbył ze mną poważną rozmowę. Zbliżało się lato, okres wakacji i urlopów, ciężki czas dla gazety, której czytelnicy uciekają z miasta nad rzeki i w lasy, tracą zainteresowanie słowem drukowanym. Na tę trudną porę należało przygotować dużą ilość reportaży i artykułów o jak najbardziej frapującej treści, żeby zmusić czytelników do kupowania gazety. Wymagało to oczywiście ogromnego nakładu pracy. Jakże mogłem w tych warunkach myśleć o Aubazinie? Często wspominałem pana, rzekł Szulc, i rozmyślałem o tym, co mi pan rzekł o moim ojcu. Potem dostałem list, ale zbyt wiele trzeba by było pisać. Postanowiłem przyjechać. Cóż ja mówiłem, mojego ojcu? Zastanawiałem się, grzebiąc w pamięci. Szulc wyjął z teczki dużą kopertę. Przywiozłem trochę papierów, które pozostały u mnie po starym dudzie. Trudno mi powiedzieć, czy będą miały one dla pana jakieś większe znaczenie. Są to opisane po rosyjsku dwa listy, a ja nie znam rosyjskiego. Kiedyś gościłem u siebie nadleśniczego. On doskonale umie po rosyjsku. Pokazałem mu też pargały. Przejrzał je i powiedział, że dotyczą Bełzaka. To są listy do niego. Na jednym z nich jest podobno napisane, do prezydenta Żełtugińskiej Republiki. Czy to możliwe, żeby pan Bełzak był prezydentem Żełtugińskiej Republiki? Nie słyszałem o takiej republice. To dziwne listy, prawda? Schowałem papiery do biurka. Począłem wypytywać Szulca o jego dzieciństwo, potem rozmawialiśmy o sprawach zupełnie obojętnych. Wyszliśmy z redakcji i powędrowaliśmy w stronę dworca autobusowego. Wreszcie rzekł mi: Matka przysięgała, że ojciec był niewinny. Duda także wierzył w niewinność mojego ojca. Pan również. Ledwie zapoznał się z historią zabójstwa pana Bełzaka. Podał w wątpliwość niektóre szczegóły obciążające mego ojca? Czy pan myśli, że ojciec mój był jednak niewinny? Nie wiem, proszę pana. To bardzo dawna sprawa. Wydaje mi się, że dzisiaj już nie można jej wyjaśnić. A przecież pan chce rozwikłać zagadkę jeszcze starszą sprzed trzystu lat. Po chwili namysłu odrzekłem, Kto zabił Bełzaka? To już chyba nie jest dla nikogo ważne, a ja? Zapomina pan o mnie. Dla mnie to jest ważne. Gdybym nie mieszkał w kamionkach, gdybym chciał stamtąd wyjechać gdzie indziej. Może rzeczywiście nie warto byłoby ustalać, kto zabił bełzaka. Ale ja żyję w tym samym miejscu, gdzie mój ojciec podobno zabił człowieka. Ludzie na wsi mają długą pamięć. Ta historia, choć zdarzyła się tak dawno, jest ciągle żywa wśród ludzi. Przed kilku laty, przywódcy, pan wie, jak to bywa. Zwierzyłem się jednemu z gospodarzy. Źle się stało. Nie utrzymał języka za zębami. Odtąd ludzie w kamionkach spoglądają na mnie z nieufnością. Po starym dudzie mam kawał pola pod lasem. Zasadziłem drzewa owocowe. W tym roku powinny po raz pierwszy owocować to dla mnie ważne. Panie redaktorze, i pan sądzi, że potrafię wykryć prawdziwego mordercę w czterdzieści lat po zabójstwie. Westchnął: Wiem, że to nie będzie łatwe. Potem one wsiadł do autobusu, a ja poszedłem do domu. Był wieczór, letni miejski wieczór. Przyjemnie pachniał nagrzany asfalt. Z otwartych drzwi kawiarni dolatywał zapach czarnej kawy. Najezdni cichutko szeleściły opony samochodów. Kobiety w letnich sukienkach, z obnażonymi ramionami wolniutko przechadzały się po chodnikach. Zapomniałem o Szulcu i o jego kłopotach, o kopercie ze szpargałami, pozostawionej w biurku. Zapomniałem także o Ałbazinie. Jego zagadka była równie trudna do rozwiązania, jak tajemnica śmierci pana Bełzaka. Nie widziałem możliwości poznania Aubazina i jego zawiłych spraw. Czekało mnie piękne lato, urlop i wyjazd do Szwajcarii Kaszubskiej, gdzie rozłożyła swój obóz ekspedycja archeologiczna. Moje walizki, namiot i kajak przed tygodniem pojechały tam wraz z autami ekspedycji. Namiot zapewne został już rozstawiony nad brzegiem jeziora i teraz oczekiwał mojego przyjazdu. Wyobrażałem sobie miejsce, gdzie go rozstawiono. Przypomniałem sobie twarze swych przyjaciół archeologów. Myślałem o oczekującej mnie pracy i przygodzie. Należał mi się przecież wypoczynek po roku ciężkiej pracy redakcyjnej. Na urlopie był już Robert. Kamila jeździła po wybrzeżu z gościnnymi występami operetki. W naszym mieszkaniu przesiadywał tylko mistrz szachowy, pan Ludwik P., ale dla niego dnie nie były ważne, w dzień spał, a nocą pił wino i grał z sobą w szachy. Żył jak puszczyk, a ostatnio kasłał, pochukiwał jak starasowa. Wiedziałem, że ma początki gruźlicy. Oto jest los starych kawalerów, powiedziała Kamila, gdy pan Ludwik przyniósł kartkę z poradni przeciwgruźliczej. Po powrocie do domu rzuciłem teczkę w kąt pokoju. Przejrzałem szuflady biurka, czy nie pozostały w nich jakieś potrzebne redakcji materiały. Przez telefony nadałem telegram do kierownika ekspedycji: przyjeżdżamy po jutrze, i położyłem się spać następny dzień, przeznaczając na ostateczne zlikwidowanie redakcyjnych spraw.